to jest Luni. Luni to jest Luni. Luni, chce, abym wbił 400 tysięcy subów. Czy pomożesz nam, dając subaj łapkę w górę? Cześć, Turnest! Wracam do was z kolejną dawką ciekawostek. Tym razem rzucimy okiem po raz kolejny na sekretną scenkę z Midasem, finałowy event tego sezonu oraz na kilka innych bardzo ciekawych rzeczy. Zaczynajmy. Wydobywca danych z Pedicy wstawił na swojego Twittera filmik, na którym jest widoczne intro Midasa. W grze to intro odpali się po pierwszej wizycie w jego pokoju. Mała, ale ważna uwaga. To intro jest niedokończone, dlatego animacje są sztywne i brakuje muzyki. Okej, zobaczcie. Mieliśmy rację. Midas podniesie pewien obiekt, a następnie zamieni go w złoto. Okazało się, że tą rzeczą będzie hełm czarnego rycerza. Midas podniesie go, a następnie zamieni w złoto swoim dotykiem Midasa. Na tej niedokończonej wersji tego nie widać, ale według wersji wyciągniętej prosto z plików gry przez Inside Battle Bus, rycerski hełm zamienił się w złoto dopiero gdy Midas dotknął go swoją lewą dłonią, mimo tego, że trzymał go już w prawej dłoni. Może Midas potrafi kontrolować swój dotyk, albo potrzebuje dotknąć czegoś obiema dłońmi, żeby zamienić coś w złoto. Warte uwagi jest też to, że w pokoju Midasa będzie widoczna jego cała kolekcja różnych masek i hełmów w postaci z Fortnite. Na jego ścianie będzie głowa pana Burgerka, Pumci i nie tylko. Bardzo fajny detal. Już wiemy, jakie hobby ma Midas. Kolekcjonuje i pozłaca hełmy. No, sama animacja nie jest jeszcze doszlifowana, ale sam pokój wygląda na prawie gotowy. Co ciekawe, znajdziemy tutaj złoty zbierak Oro. Nieraz już poruszyliśmy temat powiązania Oro i Midasa. To zdaje się potwierdzać teorię mówiącą o tym, że Midas to Oro. Do tego tematu zaraz wrócimy. Oto inna część jego pokoju. Na ścianie tutaj wiszą portrety agentów. Teraz przechodzimy do chyba najciekawszej części pokoju agenta Midasa. Okazało się, że te 5 schronów ukrytych pod wodą wokół agencji to tylko schrony dla prawdopodobnie ludzi, a nie dla broni. Tak zwany Doomsday Device, czyli narzędzie zagłady, będzie stało w specjalnym pomieszczeniu w zakładce karnetu bojowego. Słuchajcie, w pokoju Midasa będzie można wejść do jeszcze innego pokoju, w którym będzie skrywało się to urządzenie. W tle teraz widać to miejsce. W finalnej wersji, czyli za 2 tygodnie, będzie to pewnie wyglądało o wiele lepiej. W lobby i w innych pokojach będą widoczne przewody idące właśnie do narzędzia zagłady. Nie wiemy jeszcze, w jaki sposób Midas wykorzysta potencjał tej broni. Przypuszczam, że planuje zgładzić mrok. Jest w końcu po stronie duchów. A oto biurko Midasa. Co ciekawe, Midas na swoim biurku trzyma rysunek pewnej pani. Pliki gry zdradzają nam, że jej nazwa to inżynierka. Czy to jest żeńska wersja Midasa? Co dziwne, na swojej koszulce ta postać ma logo Alter, a Midas na dzień dzisiejszy na wyspie stoi po stronie Ego. Okej, to jest inżynierka. Może to ona zbudowała to narzędzie? No, robi się ciekawie. Dodam jeszcze, że do plików gry z powrotem dodano teksturę odliczania do rozpoczęcia eventu, co oznacza, że niedługo pewnie takie odliczanie się pojawi. Tak jak kiedyś. Poza tym po aktualizacji w karkołomnym kinie ruszyły testy ekranu. Twórcy gry testują to, jak dobrze działa ta funkcja, puszczając raz na jakiś czas testowy sygnał. Możliwe, że niedługo coś nowego zawita na ekran w karkołomnym kinie. Tylko co? Wracając do tematu Oro, to co jeśli Oro to jest Midas po użyciu narzędzia zagłady? Coś mogło pójść nie tak, co doprowadziło do tego, że z Midasa został tylko jego złoty szkielet. W końcu nazwa zestawu Oro to zemsta Midasa. Koniecznie dajcie znać, co wy o tym uważacie. Okej, to tyle o Midasie. W temacie wycieków to FireMonkey dał znać, że w plikach gry skrywają się przynajmniej jeszcze 2 wyzwania poboczne. Jedno z nich wysyła nas w poszukiwania grzybka, którego trzeba będzie nakarmić, a następnie z nim zatańczyć. Inne wyzwanie poboczne rozkazuje nam naprawić jakiś mural. Poza tym na światło dzienne Epic Games wypuściło nową grę mobilną. Nowa gra twórców Fortnite to taka strzelanka w motywie agentów. Na dzień dzisiejszy w Polsce jeszcze jej nie ma. Jest dostępna tylko w niektórych regionach świata w ramach beta testów. Wspominam o tym, ponieważ swoją oprawą graficzną bardzo przypomina Fortnite. Nie tylko postacie są podobne do tych z Fortnite. Jedna z wysp w tej grze to Rekin z Fortnite. Możliwe, że doczekamy się połączenia światów tych 2 gier, tak samo jak to było z Battle Breakers, inną grą Epic Games. Na koniec Deadpool. W tle teraz widać nagranie w wysokiej jakości. To jest jacht Deadpoola, który wejdzie dzisiaj po południu.
Fajne jest to, że na jachcie Deadpool puszcza pakiet muzyczny, który powstał na podstawie emotki wybranej przez społeczność na oficjalnym Twitterze Fortnite. Na ten post z ankietą odpowiedział sam Deadpool. Po aktywacji eventu Deadpoola można odebrać ten właśnie pakiet muzyczny za darmo, za samo wylądowanie tam. Deadpool dał też znać, że na jachcie będą taco. Przypuszczam, że jako przekąski do jedzenia, tak samo jak to było w Lepkim Lasku w 10 sezonie. Dalej w temacie pakietów muzycznych, to według wydobywcy danych Inside Battle Bus, ta dokładnie emotka też doczeka się swojego pakietu muzycznego. I to w sumie tyle. Ja już dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w busie bojowym. She do be looking kinda cute though.